Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteście na kanale Stróżyny, a ten odcinek jest o hipnozie. Zapraszam do oglądania. Hipnoza. Wielu z was może kojarzyć się ze snami seriali, bajek bądź filmów, gdzie mamy przedstawioną postać jednego wielkiego hipnotyzera, który w 100% opanowuje umysł odbiorcy. Wasze powieki nagle stają się ciężkie. Zapadacie w bardzo głęboki sen. Czy rzeczywiście tak jest? Na szczęście nie do końca. Hipnoza bądź techniki do niej podobne, takie jak autohipnoza czy nagrania transowe, które nawiasem mówiąc już nie wymagają obecności hipnotyzera, oddziałują tylko i wyłącznie na naszą podświadomość, co oznacza, że nie możemy zrobić niczego wbrew sobie. Czym jest hipnoza? Co podczas niej dzieje się w naszym organizmie oraz co możemy zrobić w trakcie hipnozy? Już spieszę z odpowiedzią. Hipnoza jest stanem selektywnej, skoncentrowanej uwagi umysłu, co oznacza mniej więcej tyle, że podczas tak zwanego transu nasza podświadomość jest zogniskowana na danym punkcie. Podczas hipnozy możemy odczuwać rozluźnienie, senność, bądź po tymczasową amnezję, bądź długotrwałą amnezję, lecz to się dzieje już w najgłębszym stadium hipnozy. Aby hipnoza się odbyła, są potrzebne trzy czynniki. Pierwszym jest sama chęć tego. W momencie, gdy będziemy oporni, nic z tego nie wyjdzie. Druga jest powiązana stricte z pierwszą, co znaczy tyle, że nie możemy się bać, bo wtedy wypieramy po prostu wszystko i niestety hipnoza nie zadziała. Trzecim czynnikiem, który jest potrzebny, zarazem najbardziej trywialnym, jest hipnotyzer. Okej, ale zapytacie, w jakim celu można stosować hipnozę? Hipnoza ma bardzo szerokie spektrum działań, lecz podam wam tylko te najczęstsze. Pierwszym zastosowaniem hipnozy są cele terapeutyczne, takie jak leczenie lęków, fobii czy uzależnień. Wielogodzinne sesje hipnozy mogą nam pomóc zniwelować albo całkowicie, albo chociaż częściowo lęki, fobie bądź uzależnienia. Dzięki czemu taka arachnofobia bądź jakieś uzależnienie będzie dla nas już po prostu mniejszym problemem. Dlaczego tak jest? Gdyż, jak już wcześniej wspomniałem, hipnoza oddziałuje na podświadomość, skąd wychodzi impuls odnośnie na przykład zapotrzebowania jakiegoś narkotyku. Kolejnym zastosowaniem hipnozy jest walka z bólem. Można było usłyszeć o przypadkach, gdzie podczas porodu nie decydowało się na przyjęcie środków przeciwbólowych, tylko na pomoc hipnotyzera, który pomagał zniwelować ból przez hipnozę. Okej, ale czy podczas hipnozy możemy zrobić coś wbrew sobie? Na szczęście nie. Wszystkie polecenia, które wydaje nam hipnotyzer, muszą być zgodne z naszym kręgosłupem moralnym. To znaczy, że jeżeli nie mamy skłonności samobójczych, a hipnotyzer nam powie, abyśmy wyskoczyli przez okno, nie zrobimy tego. Oczywiście, gdyby ubrał to w inne słowa, na przykład, że jest bardzo gorący dzień, a za oknem jest basen z idealną wodą i z chęcią wykąpiemy się tam, aby się ochłodzić w ten gorący dzień, to jest szansa, że przez to okno wyskoczymy. Aczkolwiek takie sytuacje się po prostu nie zdarzają. To tyle w tym odcinku, dziękuję za oglądanie, następny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia!